Zbieram jeszcze do siatki śmieci, no bo jedna wolna, to czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? No, nie mam rękawiczek. O kurde, majciech się zgubił. Jakaś pani zgubiła majcioszki. Na 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 na. O Jezu. Jakaś pani zgubiła majcioszki. Tararara. Parararara. Plasztyki. Kurde, jeszcze puszka. Przyoczyłem puszkę, ale to nic. Ale to nic, moi drodzy. Nic się nie zmarnuje. Ja tego nawet nie segreguję, bo nie, to tam ja nie będę się firmom recyklingowym wysługiwał w jakieś systemowe segregowanie śmieci, a nawet jeśli bym posegregował, to śmieciarka przyjeżdża i wrzuca to wszystko do jednej śmieciarki, nawet do śmieciarki, co są specjalnie do bioodpadu. O kurde, znowu puszki, co są do bioodpadu, te takie beczki, co mieszają, kręcą się jak betoniarka, to nawet oni do tych beczek wrzucają te śmieci i co to tak mieszają, a potem burmistrz woła, że on będzie, że on ten 70 zł za niesortowane. Idiota. Ale moje pieniążki bez mojej zgody na ukrów to lekką ręką. Fiu. Tak. Cymbał. Ach. A tak tu. Ja cię kręcę. Ale trzyma, no. Dobra, o jaki on czorny. Ajajajajaj. Śmieci, a śmieci. Kurka, jeszcze żem się oblał. A, lusterko chyba ktoś rozwalił, czy coś takiego. Ciężka ta siatka się robi. Jest wolna siatka, to pozbieram. Jak już ten, to nie jechać z pustymi rękami.
No i tak, moi drodzy, siata pełna jest, jedziemy to zaraz wyrzucić, a ja po akcji, także złomą branie zaliczone, posprzątanie przydrożnego rowu, o, można powiedzieć zaliczone, no. Tutaj to czas ciężarówka, ale ważne, że siatka śmieci jest mniej po prostu. Dobra, to trzymajcie się, cześć i do następnego.